dzisiaj kolejny element do układanki. Kolejna paczka. Paczkę mamy tutaj. No i zobaczmy, co w tej paczce się znajduje. Opakowanie zastępcze po jakichś elementach. A to mieszadło było, jak widać. Elektryczne mieszadło do mieszania zaprawy na przykład, albo gipsu. No tak trochę się rusza, ale chyba będzie dobrze wszystko z paczką. No i mam nasze wrzeciono. Wrzeciono, które będzie nam potrzebne do frezowania CNC. Kilka rzeczy, jak widać. Przynajmniej trzy tutaj wypadły. Tutaj widać wypadły, w sensie są, tylko gdzieś się przemieszczały. Wypadły nam różne rzeczy, ale wszystko zamknięte. No dobrze, skompletujmy to teraz. To się zgadza. Teraz tutaj. Gdzie jest reszta, bo nie widzę. I naładzę się z góry. Jeszcze jedno brakuje. Na razie nie widzę. Na razie się na pewno nic nie. Patrzymy w takim razie. A, jeszcze tu trzeba przeciąć. Muszę zrobić małą dogrywkę, ponieważ kamera była nieco źle ustawiona. Cało było widać. Jeszcze raz pokażę, co jest w środku. Otwieramy to w ten sposób. I tak, wrzeciono. Wrzeciono, słuchajcie, jest takiej wielkości. Nie jest zbyt duże. Poręcznie bym powiedział, ale ono będzie montowane na tej części. Czyli silnik będzie u góry, wrzeciono będzie w ten sposób, wrzeciono będzie się przemieszać do góry i w dół. Po to, żeby po prostu się przemieścić nad materiałem, który ma być obrabiany, opuścić się, no i obrabiać materiał. Oczywiście. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tutaj mamy właśnie obroty. Od 10 tysięcy do 33 tysięcy obrotów możemy sobie tu poustawiać. Tutaj mamy blokadę wrzeciona. Czyli tak jak ono się kręci, to oczywiście nie wduszamy w czasie pracy, tylko jak chcemy wymienić jeden z elementów, to przyciskamy i teraz jest zablokowane, możemy to po prostu odkręcić. No i teraz jak to odkręcimy, to tutaj mamy taką końcóweczkę i tutaj mamy kolejne trzy. Chodzi o to, że tutaj mamy różne średnice tego otworu. Może być mniejszy, może być większy, w zależności jaką końcówkę dobieramy. No i to trzeba właśnie dostosować, odpowiednio dobrać. Czyli tak to będzie wyglądało. Wymieniamy na odpowiednie, albo nie, jak nie ma potrzeby, zakręcamy. I po włożeniu narzędzia, powiedzmy taki kamień, już to jest akurat dobry. Dobra, tak, dokręcamy do pewnego momentu i już się kręci. Trzeba teraz właśnie wdusić
ten guzik. I tutaj mamy jeszcze taki klucz. Jak ten klucz chce wyjść, czy nie chce wyjść? Jakoś kiepsko. Teraz sobie radzimy. O, i teraz wystarczy kluczykiem dokręcić. Albo tak samo w drugą stronę kluczykiem odkręcić i wymienić narzędzie na to, które jest nam akurat potrzebne. Ja będę głównie używał frezy. Ta świereczka ma być zamontowana na stałe. Ta świerka ma być na stałe zamontowana właśnie jako wrzuciono na tym elemencie. I nie będę demontował. Teraz mam tutaj właśnie, widzicie, płaska powierzchnia. Po trzy otwory tu, po trzy otwory tu. Tutaj jeszcze mamy po dwa. No i teraz muszę za, no, pod te kształty konkretne do tej właśnie buty szwierki muszę zaanżarować jakiś uchwyt, który dokręcimy właśnie do tej części. Tak, żeby się właśnie trzymało. Zobaczymy, jak to zrobimy. Najlepiej, żeby jak najwyżej było tak podniesione. O co chodzi? Chodzi o to, żeby wyeliminować drgania. Żeby był taki element, który po prostu ściśnie od samego dołu, powiedzmy dotąd. Wtedy będą najmniejsze drgania. A każde drganie to, pamiętajmy, utrata jakości frezowania. No dobrze. Zestaw bardzo fajny. W dodatku niedrogi. 97 zł, słuchajcie, to naprawdę nie jest dużo. Weź pod uwagę jeszcze to, że jest darmowa przesyłka, tak? 8,99 kosztuje normalnie chyba przesyłka na Allegro do paczkomatu. W związku z tym, że mam wykupiony tą funkcję Smart, to już mam w tej funkcji Smart zapewnioną przesyłkę. A tych przesyłek miałem już naprawdę dużo, także warto było zapłacić te 40 zł. Gdyby abonamentu za przesyłki i teraz korzystam cały czas w sumie, a już za to więcej nie płacę. Takie opcja Smart jest na rok ważna, także naprawdę opłacalne to było. I to wszystko, pozdrawiam, trzymajcie się.